Witam wszystkich. Dziś jestem na Śląsku, jadę zobaczyć opuszczony kuter rybacki, który stoi w centrum miasta przy jeziorze, w lesie. Chciałem jeszcze wam wstawić na początku wstawkę tego jeziora. Można łowić ryby, nie można się kąpać. Tak ono wygląda. Jest ono przy działkach. Znajduje się w pobliżu tego opuszczonego kutra rybackiego. Tu jeszcze jedną stawkę wam włożę z innej strony tego jeziora. Tak ona wygląda. Ktoś wrzucił oponę rolniczą, nie wiem czy specjalnie, czy tak to ma być. Tam sobie kaczki pływają. Nie wiem jak to z ostrością jest na przybliżeniu, bo mam ten aparat od niedawna. Następna wstawka będzie już z tego kutra, może jeszcze z dojazdu, bo droga nie jest za ciekawa. Droga dojazdowa przez błoto pomiędzy drzewami. Ale większość dróg takich jest. Tak wygląda, które prowadzą do opuszczonego miejsca. Przez las najczęściej. Kuter już można widzieć tam, zaraz wam wstawię wstawkę, jak będę już bliżej, jak będę przy nim. Jak możecie zauważyć, jestem już przy kutrze i jestem zawiedzony, ponieważ kuter okazał się być spalony. Ktoś go podpalił. A szkoda, bo na zdjęciach wyglądał bardzo obiecująco, bardzo ładnie. Jest kabina. Czuć spaleniznę. Jeszcze w dodatku ktoś tu wyrzucił oponę samochodową i pełno śmieci. Kuter stoi na takiej podstawie metalowej. Ciężko się tu poruszać, bo pełno opon jest. Tak jak możecie zauważyć, kuter został podpalony, pewnie przez jakąś młodzież albo jakiś pijaków, nie wiem, nie chcę oceniać. Tu można zauważyć, nie wiem jak to się fachowo nazywa, do kierowania to jest. Śruba sterownicza, nie mam pojęcia.
Tak ten kuter wygląda. Czuć mocno spalonym. No niestety tak to bywa. Niestety dużo ludzi nie szanuje takich rzeczy. Znalazłem ten kuter na Google Maps. Jest normalnie oznaczony jako atrakcja turystyczna. Ale teraz już jako atrakcja raczej nikogo nie przyciągnie w tym stanie. Ktoś nawet odpiłował kawałek stelażu dachu, czy jak to nazwać. No niestety coraz więcej takich opuszczonych miejsc, których nikt nie pilnuje, zostają albo spalone, albo są w coraz gorszym stanie przez naturę, przez deszcze, przez śniegi. Ja będę powoli kończył ten materiał. Teraz jeszcze jadę na jedno opuszczone miejsce, może dwa. Też wam nagram, ale to już w kolejnych filmikach będziecie widzieć. Do zobaczenia.